No i zaczynamy oczywiście już kolejny pojedynek, tym razem półfinał turnieju ESL Open Cup, edycja 238 europejska. W kolorze czerwonym Polak Spirit, Piotr Walkiewicz, zawodnik teamu Navi. No i z drugiej strony, proszę bardzo, Reynor, który zaczyna od 14 spawning pula, mistrz świata, zawodnik teamu Basilisk, Ricard Romiti. No, od razu Włoch będzie chciał ruszyć z Erglingami na samym początku do Spirita. Ciekawe, czym to było podyktowane, takie otwarcie. Ale chcę już tak troszeczkę zajść za skórę Piotrowi. Może na ten szybki command center Spirita chciałby tak zagrać. No do dwóch wygranych, także potencjalnie dość szybki może być ten pojedynek, ale wielu by się spodziewało chociaż jednej dłuższej mapy. Dobra. Dobrze, dobrze. Jak widzimy, zerglingi oczywiście są grane. Myślę, że początek obiecujący dla Spirita, ale to też się może oczywiście źle skończyć. W sytuacji, w której on by wyszedł na mapę Reaperem, a weszłyby mu zerglingi i on by... O, dobrze, to jest mega ważne. To jest mega ważne. To jest bardzo ważne, że ta SCV-ka jedzie przez mapę, bo dzięki temu Spirit dowie się, że było otwarcie wczesnym spawning poolem raczej. Będzie wiedział, że... No, Reaper musi pozostać po jego stronie mapy i tutaj będzie sporo mikrowania, ale to jest bardzo dobra informacja dla Spirita. To mu się przyda. No i teraz Spirit już widzi, jest... Co jest? Jest ta aczerka i bronimy się. Bardzo wczesne zerglingi, trzeba uciekać z CV-ką, trzeba mikrować, pozbyć się jak najszybciej zerglingów stanowiących zagrożenie. Marin też zaraz wyskoczy. Ważne, żeby nie za dużo SCV padło, najlepiej to żadna. No i może uda się ten cel osiągnąć, bo na razie żadna się nie przekręciła. Jak tam Command Center? Widzę, że chciał go dalej budować Spirit jedną ze swoich SCV, ale to jest poza zasięgiem. Jeszcze jeden zergling przeżył. Ważne, żeby ta ranna SCV-ka może też przeżyła. Aj, szkoda. Nie zauważył, nie ogarnął, że jeden z zerglingów przeżył. Tutaj też, jak widać, jakieś straty były. No i przynajmniej, żeby może nie stracić tej bazy. Dobrze, nie zatrzyma jej budowy Reynor, czyli... Co, cztery? Nie, no nie mówcie, że ten jeden zergling teraz tak... Ojej, no dobra, trochę dużo. Straty też na ekspansji. No wiadomo, Reynor też nie jest w genialnej pozycji, bo nie robi nawet szybkości do lingów i prędko się to nie zacznie, bo dopiero teraz gra pierwszy ekstraktor. Ale szkoda, można było trochę tę obronę lepiej wykonać. Już trzecią bazę stawia Polak, Włoch oczywiście też. Starport, koszary, fabryka. No i właśnie trzecia baza. Dobrze, muł zagrany przez Spirita. No, się tutaj na szczęście nic złego nie dzieje, póki co. W sumie nawet sporo lingów łącznie padło, ale to oczywiście były te początkowe.
które paść musiały, bo i tak Raynor je tak wymieniał do końca. Nie ma możliwości ucieczki wolnymi lingami od Reapera. Chyba, żeby każdy pobiegł w swoją stronę. Szybkość do Overlordów zagrana. O, spokojnie, spokojnie. Cryptumor rozwalony, Banshee lecą przez mapę. To jest niebanalny atak, niebanalny all-in na 50 dronach, jakiś taki queen drop. Zupełnie jak na protosów się to robiło, myślałem, że spokojnie przejdziemy w etap gry, gdzie już będą te presje wykonywane z medivaków i nie tylko. W sumie pociesza na pewno fakt, że są gotowe dwa bunkry i siege tank. Banshee w miarę zabezpieczają trzecią bazę, ale i tak ona się może wzbić w powietrze. No i popatrzmy, czy jest potencjał na dobrą obronę. Siege tank nie wiem, czy słusznie zjeżdża, bo zaraz przecież tutaj wpadną zergowie i będzie problem. No dokładnie, na rampę ucieka Spirit. Szkoda, że może tutaj jakoś się rozstawił, ale bunkry jak stały, tak stoją. Zrzuca muły. Nie wiem, czy w geście zwycięstwa Spirit, ale na pewno ekonomia nie prezentuje się najgorzej. Tu jest jakiś Cryptomorter zagrany przez Raynora. I zauważcie, że Ricardo nie robi dron. On robi cały czas jednostki do walki, czyli cały czas chce przełamać defensywę Polaka. Pytanie, za którym razem i czy w ogóle mu się to uda. No, jest kolejne uderzenie. Niestety bunkier pierwszy zostanie dość ekspresowo zniszczony. Zakończył się combat shield. Fajnie, bo kilka snajpów na Ravagery powoduje, że ten bunkier może... Ajajaj, nie wiem, czy się... No właśnie, niektóre korosywy trochę tak słabo, spale rzucone. Dobrze, i teraz już 1-1 jest dla Spirita, więc chyba obrona nie będzie stanowiła dużego problemu. Dobra ucieczka z TV-kami od korosywów. Teraz znowu naprawiać bunkier trzeba przez momencik. No i nieźle jest. Naprawdę jest nieźle. Limit sugeruje, że Raynor sobie radzi, ale to nie do końca jest prawda. Chociaż szkoda tych straconych SCV. Mam nadzieję, że trzecia... Boże, on mu zrobił link dropa, ja nie zauważyłem zupełnie, kompletnie. Tak się dziwiłem, gdzie te SCV padły. No właśnie tutaj padły. I jeszcze armory będzie w stanie zniszczyć, nawet nie anulować. Szkoda. Kurczę, no gdyby nie ten jeden elemencik, jaki wykonał Raynor, to myślę, żeby było bajecznie. A tak, no to jest słabo. Takiego Olina rzucił Raynor. I niestety... Nie jest w złej pozycji, ale też myślę, że i tak Spirit ma szansę, tak, obaj mają szansę. O, Contaminate na Starporta, żeby nic się tutaj nie budowało przez chwilę. Okej, Spirit wylatuje. No pozycja nie jest fatalna, tylko kurczę, no boli najbardziej to stracenie SCV. Jakby mieli teraz porównywalną liczbę zbieraczy, to bym powiedział, że Spirit prowadzi. No i jeszcze Armory, jak widać, odbudowuje w swojej drugiej bazie. No ważne, żeby 2-2 też ruszyło. Żeby była dalsza przewaga w ulepszeniach. No teraz też takie właśnie zacne uderzenie marinami. Dobrze jakby wyprowadził Spirit. Pytanie tylko w które miejsce. Mamy dropa lewą i prawą stroną mapy. Leci Piotr. A bez problemu uniknie korosywów. Popatrzy na ekran. Może jakieś czyszczenie biomasy. Najlepiej to by najchętniej wyczyścił ekspansję. Niestety zaraz będą pierwsze ulepszenia do lingów i już dużo... Łatwiej będzie się Raynorowi bronić. Robi hajwa.
I znowu, o mój Boże. Chciałem powiedzieć, że chwila spokoju, ale niestety stracił Medivaca z jednostkami, a mógł po prostu stanąć troszeczkę niżej. No szkoda, taki strat. Tutaj jak widać spora też zagrał Reynor i nie sposób wylądować. No chyba niestety, ale dobrze to już było. Dużo tych niestety. No, szkoda wielka. Jeden drop do pierwszej bazy i tyle zmienił z zerglingów. Jeszcze paint dropa zrobi. No to jest rzadki ruch na Terran, ale się zdarza i czasami właśnie ze względu na to, że jest tak rzadki, to może być wielką niespodzianką, bo kto spodziewa się w ogóle main dropa, widząc Ravagery, Ling, jakieś właśnie Bane'y, taki zwykły styl gry. O, przyciągnął Medivaca i tylko trzy Mariny i no chyba był gotowy Reynor na to. Ciężko, ciężko. Próbuję. Takim lądowym, dużym, powolnym, ale pushem zakończyć tę mapę speed. Znaczy, zakończyć to na pewno zakończy. Pytanie, kto wygra. Niestety Reynor już robi ulepszenie do ultralisków. Samych ultralisków na razie nie ma. O, dziwo, zapomniał ulepszenie do pancerzu, które wydaje się trochę istotniejsze. O, kompletnie zapomniał o pancerzu tym zwykłym. Spodziewał, właśnie. Nie spodziewał się tego bane dropa absolutnie. 10 CV. Mocny ruch, jak widać. Chociaż tak naprawdę przy taktyce Spirita, jak zrzuci muły, to on tak bardzo, bardzo nie potrzebuje tych SCV. 50 to teoretycznie jest taka liczba właśnie, no, wystarczająca. Skanuje Spirit. Dzięki temu, że Reynor zapomniał ulepszenie do pancerza i jeszcze jakąś wiarę mam. Jeszcze może się tutaj teoretycznie coś dobrego wydarzyć. Ważne, żeby Reynor zepsuł, żeby poszedł w bitwę dla siebie złą, no ale on raczej nie jest takim zawodnikiem, który będzie złe bitwy wybierać. Niestety, Vipery mają energię właśnie. Sam fakt, że te Vipery tutaj są, to już jest problem. Spirit chciał chyba wbiec właśnie i zniszczyć tę kluczową jednostkę albo obie. No i dziki pojawiają się na mapie. Szanse Polaka niestety opadają, bo on tak naprawdę właśnie nie ma za bardzo odpowiedzi na ultraliski. No może tanki takiego jednego czy dwa góra ultraliski jakoś by tam w miarę sprawnie zniszczyły, ale pozostaje jeszcze problem Lingów i Bane'ów. Jest kolejne wyjście na mapę Polaka. Reynor cały czas ma oddział gotowy do kontrataku, patrzy z Zerglingiem, czy są wybierane tutaj minerałki, czy jest odblokowane przejście. Może sam chce to droną odblokować. Tak, on jedzie droną, żeby odblokować tutaj przejście. Cwaniak Reynor się włączył. Ajajaj. O, GG. Widzę, że dzisiaj podobnie jak Krystianer troszeczkę się poddał Spirit, zobaczywszy pewnie no to, co się dzieje na mapie. Pewnie uznał, że dobra, tu jest tyle ultralisków, takie rzeczy ma Reynor i nie wchodzi w tę batalię. Spirit chciał sprowokować ruch Włocha, ale no nie wyszło po prostu i tak, uznał, że tutaj jest za dużo dobrych rzeczy, że z tym po prostu wygrać się nie da. GG. I zaczynamy już mapę Amphion. W dolnym lewym rogu Reynor, zawodnik teamu Basilisk. I w górnym lewym rogu Spirit na niebiesko. No dobra, punkty dla Reynora. Troszkę lepsza obrona i byłoby zupełnie inaczej. Ale lubi podejmować ryzyko Reynor. Najpierw Lingami, potem tym atakiem z Queenami. Szuka ewidentnie inicjatywy. On zawsze lubił grać dość aktywnie na mapie, akurat na tej mapie będzie mu pewnie trochę ciężko grać tak bardzo agresywnie, chyba że może jakieś mutaliski ewentualnie. Takie szybkie dwubazowe mutaliski. To jest jakiś pomysł. Ten sam początek, jeżeli chodzi o Spirita, co na poprzedniej, chcę zobaczyć SCV-ku, czy coś na początku gry już go będzie męczyć, jakieś Lingi przykładowo. No nic takiego nie będzie. No w sumie nawet gdyby poprawił tę jedną rzecz właśnie, obronę przed tymi pierwszymi Lingami, też by było na pewno łatwiej obronić się przed atakiem drugim.
To są te detale. Tu kilka SCV-ek, tam kilka SCV-ek. I jest jak jest. No i niestety to będzie chyba koniec Reapera, ale przynajmniej spełnił nawet niezłe zadanie, bo pozbył się tej drony i opóźnił troszeczkę trzecią bazę Włocha, także spoko. Po prostu już wiedział, że tutaj prawą stroną przy tych skałkach nie ucieknie Spirit. Ej, co jest? Czemu ta SCV-ka tu jedzie? Co się dzieje? Widzę, że Spirit nie patrzy na te SCV na minimapie, widzimy gdzie w danej chwili patrzy dany zawodnik. A może on chciał przyblokować, wiecie, z jednej strony Reaperem, z drugiej SCV, ale nie do końca się da. Raider pewnie się zastanawia, co się dzieje. O co mu chodzi? Dobra, dawaj mnie tę SCV-kę. O, Spirit zauważył, że coś gdzieś jest atakowany, jednak SCV się cofa. Taki, tak zwany jaś wędrowniczek. Po angielsku Johnny Walker. O, Roach Warren jest grany. Czyżby tym razem chciał... Nie, to już by musiał chyba wcześniej jeszcze ekstraktory szybciej zagrać. Reiner to raczej takie roachy obronne będą. Oho. No dobra, spokojnie. Nie, no to może, no to niemożliwe, żeby to było linia, jak on robi drony. Jest taka presja, no właśnie niebezpiecznie. Dobrze zaplanowana i przyczajona. Patrzę, że jakiegoś syczanka ma Spirit. Tak wiadomo, Viking sobie lata, no ale... nie wiem, czy tam akurat chce go mieć Spirit. No chyba w szoku, Piotr, bo kto robi jakiegoś timing pusha Roach Ravager, robiąc cały czas drony, w szóstej minucie jeszcze. Szok. Dziwny atak. I niestety dziwnie skuteczny. To jest jeszcze taki moment, kiedy... no, Marinów jest nie za wiele, chociaż mają Steampacka. Ale nawet samo zniszczenie tych supply depotów, samo zaburzenie rozwoju terana i samemu zadronowanie to już jest coś. I teraz w bardzo mądrym momencie Reiner się wycofuje, żeby się nie szarpać z tymi pozostałymi jednostkami terana. No, mądre to było, no, bo się udało. Jakby się nie udało, to by nie było za mądre. No nie ma dobrych wieści, patrząc na liczbę robotników. Prawie 30 różnicy w tym momencie. Widać, że to zatrzymało, zahamowało rozwój Spirita. Samo zniszczenie supply depotu. Widzieliśmy, że zrobiło jednego bloka, a potem po zrzuceniu super supply depota nadal był supply block i się po prostu zatrzymał na chwilę Spirit w rozwoju. No i na razie pozycja nie wydaje się jakaś fenomenalna.
No dobra, czas na push na 50 SCV-kach, czyli tak naprawdę Spirit stawia wszystko na to uderzenie, na ten atak, że się uda, że wygra, że będzie łatwo. Czy tak będzie? Zobaczymy. 31 Bane'ów tutaj się morfuje, jakieś tanki z tyłu zaczepiane przez Zerglingi, posiłki próbuje też odciąć Raynor. No i niestety, ale trudna to batalia, jak Bane'ów jest w zasadzie więcej niż Marinów, albo przynajmniej jest taka proporcja trochę 1 do 1. Turla się Raynor. No, brak szybkości do Bane'ów robi tutaj jeszcze jakieś szanse, jakieś nadzieje. Ale łatwo nie jest. Przebijamy się dalej. Dobrze, ta bitwa była bez ulepszeń Zerga, bo wtedy byłaby to zupełnie inna batalia. No nie wierzę, że Spirit takim jednym ruchem konika szachowego go chyba ogra. No jest to all-in. Jest to rzut z kebabem trochę, monetą. Ale najważniejsze, że chyba zadziałało. Chociaż nie zadziałało. Ajajaj. Raynor jednak dobrze to wszystko zrobił, zużył całą swoją nadwyżkę, świetna ekonomia, injekty królowe też oczywiście pomogły w obronie i chyba niestety zatrzymał rana, ale było bardzo blisko. No nie da się, bo teraz na biomasie wszystko się będzie działo, Raynor dalej za bardzo nadwyżek tutaj jakichś dużych nie posiada. No nie widzę potencjału na zwycięstwo. Skanuje Spirit. To już oczywiście jakaś kontra na posiłki, bądź na trzecią bazę polskiego zawodnika. No łapie Marina, tanka, Marina. No są świetne zagrania oczywiście. Pozostaje Spiritowi mimo wszystko, może jeszcze raz spróbować. Ale Bane'y już mają ulepszenie do prędkości, już się akcja dzieje na bardzo złym terenie. I posycz tank. Ładnie to wyłapał Raynor niestety. No nie da się niestety. Nie umęczy tego Spirit. Chyba, że miałby plus 2 do ataku może. O, Bane Testa atakuje, no ale nie da się tego budynku, ojej, teraz rozwalić. No nie, nie poszło. No dobra, Raynor w finale. Jeżeli chodzi o dolną stronę drabinki, zobaczymy, czy w górnej będzie klasycznie Max Pax. Max Pax aktualnie walczy ze Skillosem. No pewnie zobaczymy jeszcze jakąś mapę w tym pojedynku. GG! 2 do 0 dla Raynora.